jeszcze tyłem do komina siedzi, zobacz. Ale, ale kozak. No a, siema. Właśnie podjeżdżamy pod komin. Siemanko, Szczecin. Szczecin, kropotki. Cześć. Tak. Dzień dobry. Cześć. 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 Dobra, no to aktualnie mamy 0 metrów. Baw się dobrze. Dzięki, cześć. Dziesięć metrów. Patrz, jak się Marcin wypracował. Już nie musi włazić, teraz go ściągają na kominę. Siemanko, druga galeria. 80 metrów. Galeria numer 3, 120 metrów. Czwarta galeria, 160 metrów. Pięć galerii. Już pode mną 200 metrów. Łukasz! Co ty tu robisz? Dzień dobry bardzo! Siemano! Cześć! Okej, podejdź sobie na podróż, którego ostatnio pewnie nie widziałeś. Siemano. Cześć, Piotrek. Marcin. Dobra, dzisiaj nam trochę wiatr płata figle. No. Ale się uspokoi na szczęście. Bardzo dużo ludzi było z okolicy. Praktycznie co druga osoba była ze Szczecina. A ile osób dzisiaj skakało? Dzisiaj było 30 osób. 30 osób? Bardzo, bardzo ładną liczbę na Big Tower.
I to jest pierwszy, można powiedzieć, debiutancki sezon tego obiektu, nie? Debiutancki był w zeszłym roku. A. Natomiast podest był z tamtej strony, dalej jest, można go zobaczyć. Ale w tym roku wybudowaliśmy drugi podest, zrobiliśmy drugi układ lin, dlatego że obserwując pogodę w zeszłym roku, stwierdziliśmy, że tamten układ jest w ogóle nieskoczny. Trzeba było zrobić nowy układ z nowym układem lin i teraz dużo częściej są te skoki wykonywane. No, natomiast no, jakby klienci dzisiaj wszyscy skoczyli. No co, no układ jest troszkę wyższy. No. Niż w Łogowie, całe 30 metrów. Generalnie najwyższy na świecie, nie? Najwyższy na świecie. Spada się zupełnie inaczej niż ze wszystkich pozostałych obiektów. Spada się na pewno dłużej. Ta sekunda jeszcze więcej w bonusie niż to, co jest w Głogowie. Za tą górkę masz morze, nie? Tak mówią. Ale jest już u góry. Jaki tu jest ogień! Jak chcesz, to sobie dźwignij tą linę. Ile waży lina? Która jest do ciebie przymocowana, którą ja trzymam w dłoni. Widzisz? Ja zupełnie co innego niż we Wrocławiu. Teraz pamiętaj, że w trakcie twojej akrobacji zaczyna działać na ciebie siła tej liny, którą masz przyczepioną tutaj. To położy ci na plecy, w momencie kiedy lina ciągnie cię tutaj za brzuch. To zupełnie inaczej działa, nie? Bo pytałem, jak jest plecak po śląsku i ja zapomniałem. I sobie po jakimś czasie przypomniałem, więc myślałem, że cię zapytała, nie? Pukeltasia. Jak? Pukeltasia. Każdy tak jak ma własny styl chodzenia i nie wiem, jesteś w stanie widzieć posturę gościa i wiesz, kto to jest po sposobie chodzenia, tak niektórzy mają sposób skakania. I to też, jakbyś tutaj sobie postał, to byś zobaczył, że każdy spada inaczej, nie? Jeden robi rowerek, drugi po prostu stara się wyciągnąć paską, trzeci skacze na nogi, nie? Więc ile ludzi, tyle sposobów. Nie dość, że okrzyków, to jeszcze samego skoku. Cześć. Full Asecuration. Dzień dobry. Cześć. I co tam? Wiesz, że skaczesz pierwsza? No wiem, no. Bo ja nie będę czekać i patrzeć, jak on to robi. Przywiążesz mi ten? Fajny tak. Gatorek. Okularki? Tak spokojnie, nie? Zielony, niebieski. Taki uspokajający widok. Zgadza się. Widok, tak. Mnie też to koi, powiem ci. Szczerze, cały dzień na górze. Uspokajający widok, powiadasz. Właśnie nostalgicznie jestem popatrzony. Ty ich widzisz dobrze? Nie, podnoszą się, dobra, albo nie. Marcin się zagoła chyba. Coś 2,7K, 120 klatek. Więc wyskocz sobie, daj się ponieść, rozłóż się, będziesz miała jeszcze dużo czasu, żeby... Aż 8 sekund? 9 nawet. 9. Jak doliczysz do 10, to się możesz zastanawiać. Nie? Aczkolwiek ta 10 sekunda to już jest takie fajne wybieranie i hamowanie tego układu, okay. Dobra? Okay. Tak. Trzeba się opanować, ta zieleń jest taka... Proszę? Nie, ja do siebie mówię. Dobra, okej. Jest taka uspokajająca i w ogóle jest piękny widok. Piękna pogoda. Czas na Pukeltasia. Pukeltasia, dokładnie. Prawa łapka najpierw. Prawa, to jest ta druga. Jak się śpina, w brzuchu, to od ściany, nie? Chyba, że dobra. W nogach śpisz. By nie było... Wszystko stres, wiesz? Wiem, też się stresuję. Zapraszam cię na krawędź. Dobra, popatrz sobie tutaj prosto na ten słupek. Czy chcesz na razie na dół sobie popatrzeć? Tak, w tą stronę się obróć. Piotrek fajny, w dalszym ciągu. Ja cię podepnę pod układ teraz. W dalszym ciągu skaczemy ze środka podestu. W dalszym ciągu będziesz łapki trzymać na tych tasiemkach. W trakcie mojego podchodzenia i twojego, w trakcie odliczania i w trakcie wyskoku, dobrze? Tak. Złap sobie tasiemki. Tak. Dobra, muszę tak, do układu. Tak. Chciałbym, żebyś podeszła tutaj, ja sobie tylko przerzucę tasiemkę, okej? Okay? Tak, jest dobrze. Bardzo dobrze. I chodź na środeczek. Nie zastanawiaj się. Chodź, myślę.
myślenie i lecimy. Ready, set, go! Zobacz. Ty, nie powinno się urwać. No tak, mówią. Dobra, to się nagrywa. Ale masz ładny wiatr. Ładny wiatr masz, fajne kierunki. Przed krawędzią, wiesz, na palce? No są, nie? Tak, ale co... Przed krawędzią, przed. Okej, czaję. Dobra, ja jestem gotowy. Podnieś sobie głośno, szybko i wyraźnie, dobra? Ready, set, go! Ready, set, go! Leci. Pięknie wyszło. Dobra, wracamy. Ready, set, go! Życie jest piękne, jednak o, tu właśnie widać ten komin. Kiedyś Rzek na niego właził i robił na nim huśtawka. Ale moja huśtawka w porównaniu z ich huśtawką to była mała huśtawka. Siemano. Co? Kurde, jaki to był po prostu pęd. Fajnie. Teraz czuję, że żyję. Skaczecie. Chciał, tak? Przyjechał. No to fajnie tam u góry. Bardzo intensywne emocje to są, no trudno opisać. Takie przyspieszenie i... No super, no... Najlepsze w tym jest to, że to jest bezpieczne w ogóle, nie? Nie takie jak tam... Moje huśtawki przy tym to jest nieporozumienie. Siemanko Winni. I co? Fajnie. Podobało ci się? Ready, set, go! Motherfucking shit! Ale to było długo, kurde! I co? Fajnie. Podobało ci się? Mhm. Tutaj był taki widok i ten widok mnie uspokajał. Jeszcze Łukasz tak ładnie do mnie mówił.
Podobało się. Powiem ci, że samo wjeżdżanie faktycznie też jest takie emocjonujące. Jest Wania, nie? Przyjechał! Cześć! Na raz. Podziękować za te czerwone auto, które się nie zepsuło. Normalnie jechaliśmy ciągle do Szczecina tym autem i one się nie zepsuło. Zmieścił się tu razem. W prawo. Zmieścił się tu razem z Natalią, z człowiekiem z EC24 i z W. Także to auto jest w stanie pomieścić naprawdę wielkich ludzi. Dziękuję, dobranoc. Teraz jedziemy w kierunku innego komina, ale o tym kominie może w jakimś innym odcinku, bo w tym... Najwyższy, to będzie najwyższy wieżowiec w Szczecinie. Tam właśnie go budują. Wystarczy kominów. Także... Dzięki, Sebastian! Do zobaczenia na YouTubie. Do zobaczenia. Kurde, woda się skończyła. Trzeba spadać.